Cześć ciekawcy! Niedawno świat obiegła informacja o tym, że po 27 latach małżeństwa Bill i Melinda Gates postanowili się rozwieść. Jeden z najbogatszych ludzi na świecie i jego żona powód rozwodu określili, cytujemy, niemożnością wspólnego rozwoju jako para w następnej fazie życia. Jednak z doniesień, które pojawiły się niedługo później, wynika, że mogły istnieć zupełnie inne powody, nie tylko końca małżeństwa, ale także odejścia Billa z zarządu Microsoftu, którego jest twórcą. Jakie są zarzuty wobec Gatesa? Czy to one były prawdziwym powodem, dla którego opuścił swoje stanowisko w firmie? Wśród innych rewelacji, które wyszły na jaw na temat biznesmena, ujawniono, że rzekomo udał się do Jeffrey Epsteina po poradę małżeńską, co podobno zdradził mu o swoich problemach w związku. I o co będzie walczyć Melinda w postępowaniu rozwodowym? Zostańcie z nami do samego końca, by poznać najnowsze wiadomości dotyczące tej sprawy, ale zanim przejdziemy dalej, nie zapomnijcie o łapce w górę i subie naszego kanału, dzięki czemu nie przegapicie żadnego z naszych nadchodzących odcinków. Przez ostatnie kilkadziesiąt lat Bill Gates stworzył publiczną osobowość. Nerdowatego, ale poczciwego filantropa, którego wielu darzyło sympatią. Ta pozycja została dodatkowo wzmocniona przez jego zobowiązanie do oddania połowy swojego majątku w ramach programu The Giving Pledge, który stworzył z żoną oraz Warrenem Buffettem. Celem organizacji jest zachęcanie niezwykle zamożnych ludzi do przekazywania większości swojego majątku na cele dobroczynne, co zresztą działa, ponieważ około 200 milionerów i miliarderów związało się z założycielami programu. Inwestowanie twórcy Microsoftu w opiekę zdrowotną i przeciwdziałanie kryzysowi klimatycznemu za pośrednictwem Fundacji Billa i Melindy Gatesów również sprawiło, że cieszył się dobrą opinią publiczną. Do tego wszystkiego wraz z Melindą uchodzili za wzorcowe i szczęśliwe małżeństwo, więc gdy ogłosili rozwód, niektórzy ludzie odczuwali pewnego rodzaju współczucie dla pary. Ale ten rodzaj współczucia nie trwał zbyt długo. Warto wspomnieć, że Bill od jakiegoś czasu zaczął tracić w oczach części opinii publicznej, co szczególnie łatwo można było zauważyć wśród komentarzy internautów, a po ujawnieniu ostatnich zarzutów niektórzy spojrzeli w jego stronę jeszcze bardziej negatywnie. Jeśli chcielibyście dowiedzieć się więcej o rodzinie Gatesów i o tym, jak zamierzają podzielić się ogromną fortuną, polecamy Wam nasz inny odcinek. Ale jeszcze zostańcie z nami, ponieważ przyjrzymy się niedawnym kontrowersjom, z jakimi zderzył się Gates. A zatem, podczas gdy Bill i Melinda wydawali się idealną i szczęśliwą parą, która pomagała innym poprzez różne organizacje, okazuje się, że mogło nie być tak idealnie. Jak sugerują ostatnie doniesienia, Bill dwie dekady temu miał nieodpowiednią intymną relację z pracownicą swojej firmy. Według kobiety relacja ta ciągnęła się latami. Początkowo większość ludzi traktowała to jako plotki, ale potem rzecznik Microsoftu w rozmowie z Wall Street Journal powiedział, że w 2019 roku Microsoft wszczął dochodzenie w sprawie rzekomej relacji Billa Gatesa z pracownicą Microsoftu, po tym jak kobieta wysłała do firmy list. Spółka przy wsparciu kancelarii prawnej miała zbadać zarzuty postawione w piśmie. Ujawniono również, że w trakcie dochodzenia Microsoft zapewniał szerokie wsparcie pracownicy, która wyszła z zarzutami wobec Gatesa. Jak donosi Daily Mirror, list zawierał szczegółowy opis związku między Billem a kobietą. Według Wall Street Journal niektórzy członkowie rady dyrektorów firmy musieli uznać, że Gates powinien ustąpić po tym, jak relacja, która miała miejsce dwie dekady wcześniej, została uznana za niewłaściwą. Gdy dochodzenie przeciwko Gatesowi wciąż trwało, ustąpił on ze stanowiska w Microsoftie, a także ze stanowiska w zarządzie Berkshire Hathaway, kierowanym przez jego przyjaciela Warrena Buffetta. Oczywiście, gdy tylko pojawiły się informacje zarówno o tym związku, jak i o jego odejściu z firm, ludzie zaczęli uważać, że podjął taką decyzję z powodu upublicznienia kontrowersyjnej wiadomości. Rzecznik Gatesa zapewniał, że jego decyzja o odejściu z rady dyrektorów nie była związana z dochodzeniem, tylko wynika z tego, że miliarder chciał się bardziej skupić na priorytetach filantropijnych. Przyznał jednak, że takie wydarzenia faktycznie miały miejsce 20 lat temu, ale podkreślił, że wszystko zakończyło się polubownie. W komunikacie prasowym potentat technologiczny zaznaczył, że nadal będzie doradcą technicznym dyrektora generalnego Microsoftu, którym jest Satya Nadella. Ale posłuchajcie dalej, bo to, że Gates miał jeden romans podczas małżeństwa, to nie koniec zarzutów. Według doniesień New York Times, mężczyzna próbował zapraszać do siebie i nawiązywać intymne relacje z kobietami, które pracowały w Microsoftie oraz fundacji Bill i Melinda Gatesów. Wszystko to w czasie, gdy był żonaty. Zgodnie z raportem, w 2006 roku wyszedł z inicjatywą bliższej relacji z pracownicą firmy technologicznej po obejrzeniu jej prezentacji. Według opisu Timesa wysłał jej e-mail, w którym rzekomo napisał, cytujemy, jeśli to cię krępuje, udawaj, że to się nigdy nie wydarzyło. Skończyło się tak, że nie chciała ona wejść w żadną relację, więc jego zaloty nie zmieniły się w nic fizycznego. Jednak jak wynika z publikacji, kilka lat później podjął inną próbę, zapraszając na spotkanie inną kobietę pracującą dla fundacji, którą założył wraz z żoną. Według raportów oboje byli na wyjeździe służbowym w Nowym Jorku i wtedy Gates miał powiedzieć jej, że chce się z nią zobaczyć i zapytał, czy zje z nim kolację. Kobieta wyznała publikacji, że takie podejście sprawiło, iż poczuła się niekomfortowo, ale wyśmiała to. Zastanawiacie się teraz, a co z Melindą?
W tej chwili nie jest jasne, czy żona Billa była świadoma zalotów męża względem pracownic. W przypadku pani Gates pojawiły się inne problemy, które spowodowały, że wkroczyła do akcji i wiadomo, że nie jest obojętna na tego typu doniesienia. Pokazała to, gdy Michael Larsen, który był odpowiedzialny za nadzorowanie osobistej fortuny Gatesa za pośrednictwem firmy inwestycyjnej Cascade Investment, został oskarżony o molestowanie kobiet. W 2017 roku pewna osoba napisała do Billa i Melindy, aby poskarżyć się, że Larsen nękał pracownicę sklepu rowerowego, który był częściowo własnością pewnej firmy należącej do Gatesów. W końcu kobieta zawarła ugodę, podpisując umowę o zachowaniu poufności i otrzymując za to zapłatę. Jednak raporty Timesa sugerują, że Melinda wcale nie była zadowolona z tego wyniku i nakazała niezależne dochodzenie. Według publikacji Larsen został w tym czasie zawieszony, ale później został przywrócony na swoje stanowisko i nadal prowadzi Cascade Investments. Nie jest jednak pewne, czy którykolwiek z zarzutów, które krążą wokół Billa, był przyczyną ogłoszenia rozwodu po 27 latach wspólnego życia. Wielu jednak spekuluje, że punktem zwrotnym, który potencjalnie mógł doprowadzić do końca małżeństwa, miał być bliski związek Gatesa z Jeffrey Epsteinem, skazanym za przestępstwa na tle intymnym. Rzekomo, kiedy po raz pierwszy doniesiono o przyjaźni panów w październiku 2019 roku, informacje te mocno zaskoczyły Melindę. W tamtym czasie Bill wydał oświadczenie dla New York Timesa, które brzmiało, cytujemy: "Nie pojechałem do Nowego Meksyku, na Florydę, do Palm Beach ani nic z tych rzeczy. Wokół byli ludzie, którzy mówili, hej, jeśli chcesz zebrać pieniądze na zdrowie o zasięgu globalnym i uzyskać więcej filantropii, on zna wielu bogatych ludzi. Każde spotkanie, na którym z nim byłem, było spotkaniem z mężczyznami. Nigdy nie byłem na żadnych imprezach, przyjęciach ani niczym podobnym. Nigdy nie przekazał żadnych pieniędzy na cokolwiek, o czym wiem." Jednak ostatnie doniesienia Daily Beast stawiają Billa w złym świetle i przeczą jego zapewnieniom. W publikacji stwierdzono, że przyjaźń między Gatesem a Epsteinem rozpoczęła się w 2011 roku, 3 lata po tym, jak finansista przyznał się do winy za nakłanianie nieletniej do aktu intymnego. Obecnie informacje sugerują, że panowie spotkali się dziesiątki razy w okazałej kamienicy Epsteina na Manhattanie w latach 2011-2014, czyli znacznie wcześniej niż podawały pierwsze doniesienia. Podobno zaprzyjaźnili się po tym, jak Bill zasugerował Epsteinowi, by ten zaangażował się w organizację filantropijną Gatesów i zrehabilitował swój wizerunek po skazaniu w 2008 roku. Mężczyźni mieli ponoć rozmawiać o nauce i filantropii, a także żartować i plotkować w atmosferze męskiego klubu. Jak donosiła publikacja, Melinda ostrzegała męża przed dalszym kontaktem z Jeffreyem po tym, jak para miała nieprzyjemne spotkanie ze skazanym w 2013 roku, a po wizycie w kamienicy Epsteina na Upper East Side była wściekła na swojego męża za tę znajomość. Źródła, które rozmawiały z The Daily Beast, twierdziły, że punktem zwrotnym w relacji między panami był ten, gdy Melinda wyraziła, jak bardzo niekomfortowo czuła się w obecności Epsteina i że zaznaczyła w rozmowie z mężem, że nie chce mieć z nim nic wspólnego. Kiedy się poznali, Epstein zdążył spędzić rok w więzieniu za nagabywanie nieletnich do aktów intymnych, ale został z powrotem przyjęty do wyższych sfer nowojorskiego towarzystwa. Po ich pierwszym spotkaniu Gates rzekomo miał wysłać maila do kolegów, w którym napisał, cytujemy: "Jego styl życia jest bardzo odmienny, intrygujący, choć do mnie nie pasuje." Ostatnie doniesienia sugerują, że to właśnie w tym samym miesiącu, w którym New York Times po raz pierwszy opublikował szczegóły przyjaźni Gatesa z Epsteinem w 2019 roku, Melinda zaczęła konsultować się z prawnikami rozwodowymi. Według Daily Beast i ich źródła mężczyźni utrzymywali bardzo przyjazne relacje. Dyskutowali wspólnie o małżeństwie Billa, który nazwał swój związek z Melindą toksycznym i obaj uznali za zabawne to, że wizytę Gatesa u Epsteina były ucieczką przed żoną. W odpowiedzi na te twierdzenia rzecznik twórcy Microsoftu podkreślił, że, cytujemy, charakterystyka spotkań Gatesa z Epsteinem i innymi osobami na temat filantropii jest niedokładna. Dodał również, cytujemy, że każde twierdzenie na temat tego, że Bill mówił o swoim małżeństwie lub Melindzie w sposób lekceważący, jest fałszywe. Jak już wspomnieliśmy, to, czy zarzuty względem miliardera, o których usłyszeliście w dzisiejszym odcinku, były powodem rozwodu, nie jest w tej chwili jasne. Jak dotąd Melinda nie wydała żadnego komentarza. Na razie o ich trwającym procesie rozwodowym niewiele wiadomo, jednak mówi się, że Melinda chce zmian dotyczących dziedziczenia dla swoich dzieci. Jak mogliście słyszeć wcześniej, założyciel Microsoftu wraz z żoną nie zamierzali zostawiać swojego majątku dzieciom i deklarowali, że każdy z nich dostanie tylko po 10 milionów dolarów, fortuny wartej około 130 miliardów dolarów netto. Ale jeśli chcielibyście dowiedzieć się więcej o Phoebe, Jennifer i Rory i o tym, dlaczego mieli dostać niewielki ułamek z pieniędzy rodziców, polecamy Wam nasz inny odcinek, do którego karta właśnie wyświetla się na ekranie. Ale wróćmy jeszcze na moment do obecnych starań Melindy. Jak wiadomo, w pozwach rozwodowych pary istniała umowa o separacji, a źródła podają, że kwestie dziedziczenia w przypadku rozwodu nie zostały w niej szczegółowo opisane, co oznacza, że każda ze stron może zmienić decyzję dotyczącą tego, ile pieniędzy otrzymają ich dzieci. Prawnicy sugerują, że decyzja Melindy o opuszczeniu Billa właśnie teraz jest przemyślana i kobieta cierpliwie na to czekała. Pozew rozwodowy złożyła, gdy ich najmłodsza pociecha kilka miesięcy temu skończyła 18 lat, co według ekspertów wcale nie jest przypadkiem.
Inny ekspert dodał, cytujemy, widzimy wiele rozwodów spowodowanych tym, że matka chce po prostu chronić dzieci. Melinda może być jak każda inna kobieta, chroniąca swoje dzieci. Powiedzcie ciekawcy, jak myślicie, czy przyjaźń Billa z Epsteinem była tym, co przesądziło o rozwodzie? Czy waszym zdaniem te wszystkie zarzuty względem twórcy Microsoftu są prawdziwe? I jak uważacie, skończy się tylko na tych kontrowersjach, czy niedługo na jaw wyjdą inne, szkodzące wizerunkowi Gatesa informacje lub plotki? Dajcie znać, bo my jak zawsze czekamy na wasze komentarze. Nie zapomnijcie też o subie naszego kanału, a jeśli odcinek był dla was interesujący, przekażcie go dalej. Do usłyszenia, cześć!